Polacy każdego dnia ulegają masowo wyłudzeniom i oszustwom na rynku kryptowalut. Tylko w ciągu ostatnich 15 miesięcy za pomocą działań powiązanych z kryptowalutami na całym świecie wyłudzono 4 miliardy złotych, czyli około 1 miliarda dolarów. To wynika bezpośrednio z raportu przedstawionego przez Federal Trade Commission. Ze wspomnianego raportu wynika też, że w okresie od stycznia 2021 do marca 2022 aż 46 tysięcy osób ujawniło, że stało się ofiarą tego typu oszustwa. Takie sytuacje zapewne regularnie prowadzą do rozpadów rodzin, załamań psychicznych czy nawet prób samobójczych. A to wszystko przez to, że szereg ludzi gdzieś tam na bazie plotek postrzega kryptowaluty jako słowo, które gwarantuje zarobek, które w ogóle nie ma połączeń z jakimkolwiek problemem czy ze skalą problematyki, która może po prostu wpłynąć bezpośrednio negatywnie na życie poszczególnych osób. Ludzie myślą, że jest to sposób pozbawiony VAT i tylko i wyłącznie generuje różne przyjemności. Dlatego przedstawiam wam w pełnej krasie historię z rynku kryptowalut o tym, jak oszuści bazujący na niewiedzy i braku doświadczenia osób początkujących zarabiają na nich miliony, jak nie sumarycznie miliardy złotych. Często samemu nie mając większego doświadczenia w branży. No bo rynek kryptowalut to oczywiście świetne miejsce do zarabiania pieniędzy, ale jeszcze lepsza pożywka i przestrzeń dla oszustów, którzy oszukują ludzi na wszelkie możliwe sposoby. Jesteście jak zwierzyna w dżungli, którą predator chce złapać i w jakiś sposób rozszarpać, i z takim podejściem według mnie na rynek kryptowalut powinno się wchodzić i dołącza do tej strefy ze świadomością, że każdy chce was oszukać i każdy chce was zjeść. Mi niejednokrotnie takie podejście pomogło po prostu przeciwstawić się tym złudnym działaniom i wywinąć się obronną ręką z uwagi na to, że nie podjąłem jakiejś decyzji, która na pozór wydawała się atrakcyjna, słuszna i taka prozarobkowa. Waszym zadaniem jest znaleźć się w dobrym miejscu i przetrzeć szlaki w taki sposób, aby nie być ofiarą, a drapieżcą, i zarabiać w sposób ideologicznie poprawny na kryptowalutach, co możliwe jest tylko dzięki normalnym formom tradycyjnego inwestowania, a nie złudnym i szybkim możliwościom inwestycji. Po prostu wielu skamerów oferuje wam nagły i szybki wzrost waszych zarobków, automatyczny trading czy nie wiadomo co, co sprawi, że będziecie bogaci. Oni żerują obecnie na wzrostach na rynku kryptowalut, co sprawia, że mają po prostu bardzo nieprzyjemne metody wyłudzenia pieniędzy i bardzo często jest to idealne miejsce, mowa o rynku kryptowalut, żeby osoby chciwe, żądne szybkiego zarobku i z problemami wręcz w życiu, takie, które chcą pozbyć się długów, czyli po prostu normalnych obywateli, pozbawić ostatniej szansy, wyrwać im pieniądze z rąk i tym samym zainkasować zysk pochodzący z portfela cudzej osoby w formie kradzieży, często zgrabnej, intelektualnej, w ten czy inny sposób. Więc obejrzyjcie ten film do końca, zostawcie subskrypcję od razu teraz i kciuk w górę, żeby ten film dotarł do jak największej liczby osób i po prostu sprawił, że takowe osoby zostaną ostrzeżone przed skamami i oszustwami, na które mogą się napatoczyć. Szereg starszych osób szczególnie jest podatna na te wyłudzenia, więc pozwólcie po prostu im uchronić ich kapitał, czy nie pozwólcie również, żeby doprowadziło ich to do załamań psychicznych, czy jakichś problemów w rodzinie. Więc generalnie, jeżeli uważacie, że ten film jest pomocny i w jakiś sposób sprawia, że może po prostu pomóc wielu osobom uchronić ich kapitał od straty, szczególnie tym nowym na rynku kryptowalut, to wyślijcie to dalej, zasubskrybujcie kanał i stawcie kciuk w górę, bo to bardzo pomoże nakarmić algorytm i tym samym puścić film w świat. Generalnie obejrzyjcie też ten cały film do końca i wyślijcie znajomym, rodzinie, czy też po prostu starszym osobom z waszych kręgów, które znacie i nie chcecie, żeby dały się nabrać, bo tak jak zobaczycie w dzisiejszym materiale, prowadzi to często do wielu nieprzyjemności, po prostu, no, generalnie rzecz biorąc, upadków. Więc my nie będziemy sprawdzać takich statystyk, ile osób, nie wiem, zabiło się. Z uwagi na nieudane inwestycje na rynku kryptowalut jest to w pewien sposób niejawne, tak? Ale założę się, że wiele osób po stracie oszczędności życia odebrało lub chciało odebrać sobie życie z uwagi na, no, po prostu niewyrobioną psychikę i fakt, że nie spodziewali się takiego nagłego ataku z jakiejś strony. Więc inwestowanie na rynku kryptowalut z zewnątrz wygląda ciekawie, ale od wewnątrz jest trudne i skomplikowane. I to, jak kryptowaluty są postrzegane przez innych, często wynika z tego, jakie plotki są przekazywane od tych osób do innych. I plotki te często bazują na fakcie, że ktoś po prostu został oszukany, że kogoś wykorzystano, że operował małym kapitałem i tym samym stwierdził, że kryptowaluty są, no, naganne, że na tym się nie zarabia, że jest to oszustwo, jeden wielki skam i piramida finansowa, a prawda jest taka, że on w ogóle nigdy w kryptowaluty nie zainwestował. Po prostu z uwagi na swoją niewiedzę i brak edukacji, takowa osoba weszła w świat krypto, niby w świat krypto w cudzysłowie, mając ekspozycję na jakieś wirtualne
minimalne zarobki, czy jakieś, wiecie, piramidy finansowe, które w ogóle takich zarobków nie gwarantowały. Taka osoba nigdy nie posiadała kryptowalut, tylko wydawało jej się, że jest w tym świecie i w ten sposób została oszukana. Dlatego to, jak postrzegacie kryptowaluty, często właśnie z wypadkową tego, jakie macie z nimi pierwsze do czynienia i pierwsze gdzieś tam wrażenie, które dla wielu nowych osób, szczególnie tych starszych, jest skrajnie negatywne, ponieważ zostają oszukane, nie znając szeregu różnych skamów, wyłudzeń i oszustw i faktu, w jaki sposób jest to po prostu rozparcelowane, jak to działa i jak te szajki wręcz skamerów po prostu operują na całym świecie. Więc obejrzyjcie dokładnie do końca. Generalnie wcale nie jest tak, że kryptowaluty same w sobie są niebezpieczne. One po prostu sprawiają, że szereg osób generuje tutaj zyski w niepoprawny sposób, wręcz dzięki kradzieżom, wyłudzeniom i jakimkolwiek innym skamerskim metodom. Więc przy okazji ja odsyłam do playlisty nowe osoby, które chcą na tym rynku kryptowalut serio zarabiać, nauczyć się czegoś. Są to 3 playlisty w opisie pod tym filmem, poradniki dla początkujących, bezpłatne szkolenie od A do Z oraz playlista tradingowa, jak nauczyć się tradować. Więc jeżeli ktoś z was chce postawić pierwsze kroki i poprawnie, nie dać się oszukać, nie dać się zwieść i gdzieś tam zastraszyć z kamerą, to zapraszam do obejrzenia. Zapiszcie sobie te playlisty w zakładkach, obejrzyjcie przez kilkanaście wieczorów, dzień po dniu. Macie je w opisie pod tym filmem. Po rozwinięciu opisu są wszystkie linki, również do mojej grupy na Telegramie, gdzie dzielę się moimi zagraniami i tym, co robię, do naszego Discorda, gdzie dzielimy się informacjami z rynku, analizami, informacjami o tym wszystkim. Więc zapraszam do sprawdzenia i tym samym, słuchajcie, po prostu działa to w taki sposób, te błędy, tak, wynikają z głupich decyzji, wynikają z niepowodzeń i takiego inwestowania na rauszt, czyli bez żadnej strategii i wiedzy. A wtedy taka osoba jest najlepszą i najłatwiejszą pożywką dla oszustów i dla samego siebie, gdzie w przeróżny sposób traci kapitał. Więc to jest słowo ode mnie, a ja zapraszam was teraz do filmu Dominika, który we współpracy z Areną Tradingu i z kanałem Kryptowaluty dla Początkujących oraz ze mną we własnej osobie stworzył dla was ciekawy reportaż i materiał, który warto obejrzeć. Jest to jeden z najważniejszych filmów na tym kanale na przestrzeni kilku lat. Jest on idealną osobą, żeby wam o tym powiedzieć, ponieważ jest m.in. supportem na Areny Tradingu i jest pewnego rodzaju pomocą dla osób pokrzywdzonych na grupie oraz właśnie dla tych, którzy mają być zabezpieczeni przed tego typu oszustwami, gdzie chce on uchronić naszych grupowiczów przed stratą kapitału. Więc Dominik zapobiega takim oszustwom, o których dzisiaj opowie, i upowszechnia taką wiedzę, która ma po prostu sprawić, by do takowych oszustw nie dochodziło. Więc ten świetny, edukacyjny materiał stworzył specjalnie dla was, dlatego zapraszam do seansu, rozsiądźcie się w jego i oglądajcie do końca. Najpierw było zwykłe randkowanie, pisanie i dzwonienie. Ale jak tylko wspomniałem o krypto, to skamer też napomniał, że jej wujek w tym siedzi. I jak chce, to może mi podpowiedzieć co nieco. Dlaczego OTD? Bo prowizje miały być w chuj niższe i każde krypto miało być. Ja 8 lat wcześniej straciłem całą rodzinę i potrzebowałem kogokolwiek. Byłem na dnie mentalnym. Ta osoba chyba to zauważyła, bo wiedziała co robić i jak ze mną rozmawiać. Wyłączyła wszystkie czujniki w mojej głowie, bo się zabujałem.
Od kiedy weszliśmy w krypto, ta osoba dużo rzadziej mi odpisywała i już nie było tej chemii. Po całej tej akcji doprowadziła mnie do próby samobójczej. Dziwne było, że cały czas powiadomienia się pojawiały, żebym coś potwierdził, bo widziałem normalnie na moich oczach, jak mi zmyto maska. 1600 dolarów mi zniknęło. To, co przed chwilą słyszeliście, to tylko kilka z kilkuset historii, jakie w ostatnich tygodniach udało mi się zebrać. Jak szeroka i wielka jest skala oszustw w świecie krypto, mrozi krew w żyłach. Ludzie przez swoją niewiedzę, naiwność oraz chciwość tracą majątki życia, przez co stają się w bardzo trudnych życiowych sytuacjach. Utraty domów, rodzin, pracy i przede wszystkim możliwości dalszego inwestowania. Chciałbym, aby ten dzisiejszy film był dla Was przestrogą, abyście to Wy nigdy nie stali się ofiarami takich oszustw. Podejdźcie do tego filmu na poważnie, ponieważ jest w nim zawarte kilkaset prawdziwych historii, które naprawdę się wydarzyły, które pokazują, jak działają oszuści i jak potrafią oni wykorzystywać nasze słabości. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam wszystkie rodzaje oszustw w świecie krypto, jakie w ostatnich tygodniach udało mi się zebrać. Nie są to historie wyssane z palca. Każda z nich wydarzyła się naprawdę. Porozmawiamy również na temat tego, jak takich oszustw możemy się wystrzegać. Zanim jednak do tego przejdziemy, zostawcie suba oraz kciuk w górę, aby ten film był pozycjonowany jak najwyżej. A uwierzcie mi, że może on uratować życie naprawdę wielu osobom. Zapraszam więc do seansu. Pierwszym skamem, jakim się dzisiaj zajmiemy, będzie phishing. Polega on na podrabianiu różnych stron internetowych, giełd czy portfeli. Początkowo są to strony łudząco podobne do oryginałów, ale w rzeczywistości są to atrapy. Czasami w nazwie strony występuje jakaś literówka, zamiana litery małej L na duże I, czego nie jesteśmy na pierwszy rzut oka w stanie dostrzec. Często występują również wszelkiego rodzaju dopiski typu org, net, krypto i wiele, wiele innych. Logując się na takie strony, czy też podpinając swój portfel, oddajecie oszustom dostęp do swoich środków. Jak się więc przed tym bronić? Przede wszystkim należy korzystać z zakładek w przeglądarce, do których dodajecie tylko wcześniej sprawdzone i pewne strony. Wystrzegajcie się wpisywania nazw giełd czy portfeli po prostu w Google i wchodzenia w pierwszy czy drugi link, bo możecie trafić na taką podrobioną stronę. Ja sam już kilkukrotnie przez przypadek trafiłem na taką stronę, właśnie wyszukując ją w Google. Przykładem może być popularny DEX Osmosis Zone. W momencie nagrywania tego filmu, po wpisaniu frazy Osmosis w Google na samej górze, pojawia się strona osmosis-zone.com, gdzie literka I wcale nie jest literką I, a literką L. Jeśli ktoś w nią kliknie z pośpiechu, nie zwracając uwagi na adres lub też po prostu jest osobą początkującą, która nie wie, jak wygląda poprawny adres i trafi na tą stronę, to nie zauważy żadnych różnic, bo jest ona łudząco podobna do tej prawdziwej. Po próbie podłączenia naszego portfela do tej strony prosi nas ona o podanie Secret Recovery Phrase, a więc naszych 12 lub 24 słów kluczy. Tylko z tego powodu zauważyłem, że strona jest fałszywa. Gdyby nie ta prośba o recovery phrase, nie zauważyłbym żadnych różnic. Zdarza się również, że czasami Wasze dane, na przykład adres mailowy, wycieka z różnych serwisów. Następnie właśnie na te maile dostajecie fałszywe wiadomości od giełd, czy też portfeli, na przykład z Bybit, Binance, czy też z MetaMaska. Informacje w tych mailach są bardzo różne.
ale zazwyczaj jest w nich zawarta prośba o jakąś weryfikację czy potwierdzenie. I aby to zrobić, należy kliknąć w link umieszczony w tym mailu. Po czym następuje przekierowanie do fałszywej strony, gdzie zostają przechwycone Wasze dane do logowania, słowa klucze, czy też po prostu dostęp do Waszych portfeli. A więc jeśli dostaniecie maila z takich platform z prośbą o jakąś interakcję, typu podłączenie portfela, potwierdzenie, odpięcie itd., to na 99% będzie to scam. Należy również zwrócić uwagę na szukanie na własną rękę wszelkich supportów czy twórców na Telegramie, Facebooku, Instagramie czy też innych social mediach. Oszuści podrabiają takie profile 1:1. Potrafią bardzo dobrze pozycjonować takie profile, przez co gdy taki profil wyszukujecie, to po prostu pojawia się on Wam na samej górze listy. Historia, którą za chwilę usłyszycie, pokazuje, jak fałszywy i okropny jest ten świat. A w zasadzie to ludzie ten świat tworzący. Pokazuje, że oszuści nie mają żadnych skrupułów, że tylko czekają, aby wykorzystać Wasze słabości w jednym celu, aby Was okraść. Skamer przekierował mnie na jego fałszywą stronę OTD. 2 razy zysk. 3 raz mnie wyzerowali poprzez blokadę ich fałszywej strony. Co na to policja? Cóż, jako imigrant zostałem olany, a kiedy złożyłem skargę, to stwierdzono, że nic nie mogą już zrobić, bo jest za późno. Jak skamer mnie znalazł? Przez portal randkowy. Do dziś w to nie wierzę. Tak czy siak, to były początki i nie jarzyłem, co jest 5. Najpierw było zwykłe randkowanie, pisanie i dzwonienie. Ale jak tylko wspomniałem o krypto, to skamer też napomniał, że jej wujek w tym siedzi. I jak chce, to może mi podpowiedzieć co nieco. Dlaczego OTD? Bo prowizje miały być w chuj niższe i każde krypto miało być. Ja 8 lat wcześniej straciłem całą rodzinę i potrzebowałem kogokolwiek. Byłem na dnie mentalnym. Ta osoba chyba to zauważyła, bo wiedziała, co robić i jak ze mną rozmawiać. Wyłączyła wszystkie czujniki w mojej głowie, bo się zabujałem. Od kiedy weszliśmy w krypto, ta osoba dużo rzadziej mi odpisywała i już nie było tej chemii. Po całej tej akcji doprowadziła mnie do próby samobójczej. Ogólnie, strona ta, dla osoby niewprawionej, była nie do odróżnienia. Wiem też, że nie byłem jedyny, który dał się naciągnąć tej grupie. Wyszukiwali takich niedorobionych ludzi jak ja, którzy ponieśli stratę. Bo takimi łatwiej manipulować. 6 lat życia poszło się jebać. Tylko broń Boże, nie oceniajcie mnie. Od straty rodziny jestem kurewsko samotny i nie myślałem racjonalnie. Chciałem tylko kogoś mieć. Komuś przez chwilę zaimponować. Może zainteresować. Normalna osoba nie robiłaby interesów z kimś z portalu randkowego. No to było w taki sposób, że zgłosiłem się na grupie oficjalnej, że mam problem, no i odezwał się do mnie support. Ogólnie potem na Telegramie 2 takie same grupy, że różnica była między, że po prostu na tej grupie, gdzie support się do mnie zgłosił, było 5000 osób w środku, a na tamtej było 20000. I po prostu to był link na Telegramie do fałszywej grupy. Zgłosiłem się do supportu, no i odezwał się, no i chciał słowa kluczowe do MetaMaska. Cześć, myślę, że mój przykład skamu Ci się przyda, bo jest to idealna okazja dla skamerów. Moment, gdy ktoś szuka pomocy i jest już ogólnie poddenerwowany, że coś nie gra. Mianowicie, ostatnio wysłałam sobie tokeny, nieumyślnie, w pośpiechu, przez złą sieć na swój portfel. Jako, że w krypto jestem całkiem nowa, nie do końca wiedziałam, jak mam je znaleźć, gdyż nie wyświetlały się tam, gdzie miały. Zgłosiłam się więc do supportu sieci, po której je wysłałam. Był to czat na Telegramie, tak jak tutaj. Odezwał się do mnie support i pomógł mi. Przy okazji odezwało się do mnie szereg kont pod przykrywką pomocy, które były kopiami konta supportu i liczyły na to, że wyłudzą ode mnie informacje. Jest to o tyle tricky, że w momencie, gdy już stresujemy się w takiej sytuacji, gdy nie umiemy zlokalizować swoich środków i nie bardzo wiemy, jak je odzyskać, to możemy łatwo paść ofiarą skamerów, którzy tylko na to czekają. Ja byłam skłonna bardzo dużo informacji udzielić potencjalnemu supportowi. Nie dałabym im dostępu do swoich portfeli, ale nie wiem, czy na przykład, jeśli nie poprosiliby, żeby zalogować się z linka, to czy bym tego nie zrobiła.
A wiadomo, że taki link rzadko kto sprawdzi w takiej podbramkowej sytuacji. Na szczęście trafiłam najpierw na prawdziwy support, który nie potrzebował żadnych moich danych. Więc o ile chęć zarobku i chciwość skłaniają nas do zaufania z kamerą, tak bardziej chyba różne sytuacje podbramkowe z podwyższonym poziomem stresu wyłączają nam myślenie. Mam nadzieję, że mój przykład pomoże przestrzec innych i nikt już nie straci kapitału przed nadchodzącą hossą. Cześć Dominika, Piotr z tej strony. W razie jakbyś chciał użyć tego głosu, to ja nie mam nic do ukrycia, więc nie musisz się bawić w modulację. Prosiłeś Dominika o to, żeby podzielić się historiami. Miałem taką historię w tym roku, w styczniu, pod koniec stycznia zdaje się. Zresztą tą historią podzieliłem się również z chłopakami na arenie, bardzo mi pomogli. Kwestia była taka, że przesyłałem w troszkę nietypowy sposób na giełdę pieniądze, jakąś tam kwotę i mimo, że miałem potwierdzenie, że pieniądze przeszły, nie pojawiła się ta kwota u mnie na koncie Bybit. To tak trwało sobie dzień, dwa, cztery i nadal tych pieniędzy nie było. Zacząłem szukać pomocy, odezwałem się do Bybita i rozpoczęliśmy rozmowę na Telegramie. Ponieważ oni kontaktowali się ze mną wyłącznie w języku angielskim, a ja tutaj niestety kuleję, więc poprosiłem ich o kontakt z kimś, kto mówi w języku polskim. No i niby wszystko ok. W pewnym momencie pojawia mi się kontakt na Telegramie z logo Bybitu, z jakimś maleńkim dopiskiem gdzieś tam na dole. Później jak sobie to powiększyłem, tego awatara, okazało się, że jest tam napisane Bybit Turki. No ale okej, okay. Chłopak podjął ze mną rozmowę, dopytywał, pisaliśmy między sobą, to nie była rozmowa głosowa, dopytywał w czym problem i tak dalej, więc ja mu wytłumaczyłem. On mówi, dobrze, to nie ma problemu, zaraz ci pomogę, poszukamy, tylko musimy zweryfikować konto, ponieważ no, od czegoś musi zacząć. Zresztą bardzo logicznie się wypowiadał, miało to dla mnie sens. No i zaczęliśmy tą weryfikację robić, jeden, drugi krok, trzeci. On mi napisał, że musisz założyć sobie portfel oddzielny, bo musimy to jakikolwiek gdzie chcesz, musimy to po prostu porównać, żeby dało się zobaczyć, czy te pieniądze weszły na nasze konto, czy nie, czy zawisły gdzieś po drodze. No, miał tam jakąś logikę w tym, co mówił. I mówi, to załóż sobie konto. No i ja wybrałem sobie jakiś tam wallet, uruchomiłem ten wallet. Ale miałem problem później z dalszymi punktami. On mówi, napisał mi, no to słuchaj, to rób mi screenshoty, ja ci będę mówił, co masz naciskać i co robić. No i tak żeśmy sobie, jeden, drugi, piąty, dziesiąty, doszliśmy w końcu do miejsca, w którym, ale ja już gdzieś zacząłem czuć, że coś jest nie tak. Jeszcze nie wiedziałem co, bo jestem świeży na giełdzie, więc nie miałem doświadczeń, ale czułem, że coś tutaj nie pasuje, bo on za bardzo pilnował, żebym każdy krok robił screenshota. No i w którymś momencie tych screenshotów poszło już tyle, że no, normalny człowiek przestałby się pilnować. Ale ja mam trochę taką nutkę w sobie, czy nie wiem jak to powiedzieć, takich teorii spiskowych, więc zrobiłem się od razu troszeczkę bardziej czujny. No i doszliśmy do miejsca dosyć płynnie, w którym w kolejnym kroku pojawiło się miejsce, gdzie wyświetliły się moje seedy do tego konta. No i pisze, dobrze, to zrób mi screen i zaraz ci powiem, co z tym dalej mamy zrobić. Ja w tym momencie się zatrzymałem. Mówię, zaraz. Po co mu seedy? No, na tym koncie nic nie ma, bo to było konto świeżo założony wallet, ale od razu mi się zapaliła lampka. Zadałem mu tam dwa pytania, na które on nie odpowiedział i po paru minutach przysłał mi, no to rzuć mi screen, bo musimy dokończyć rozmowę. No i każdy kulturalny człowiek no, nie chce przytrzymywać, więc zrobiłby tego screena i mu wysłał. Ja natomiast zrobiłem screena i wysłałem do Bartosza. Bartek bardzo szybko zorientował się, że jest to fake, że jest to scam. Więc gruchnąłem facetowi tam na tym komunikatorze mocne zdanie i on się przestał odzywać. Wrzuciliśmy tą informację do Bybita, Bybit bardzo szybko zanegował prawdziwość tego konta,
Wiem, że jakieś kroki zostały podjęte, ponieważ w ciągu dosłownie kilkunastu godzin, no może nawet nie kilkunastu, może mniej, to konto w zasadzie zupełnie zniknęło, przemianowało się awatar, przemianowała się nazwa. On dalej był, ale już zupełnie jako ktoś inny. No, myślę, że to też taka ciekawa historia. Ja nic na szczęście nie straciłem, ale jeżeli nie byłbym taki przewrażliwiony i czujny, to myślę, że po nastu screenshotach odruchem mógłbym już, tym bardziej, że no, wcale nie małe pieniądze mi tam gdzieś zawisły, jak dla mnie przynajmniej, niemałe, no mógłbym się tutaj niestety o te parę kroków jeszcze posunąć dalej. Także historia zakończyła się dobrze, wiem, że chłopaki tam zadziałali na arenie, później Michał, Mikołaj, nie pamiętam już, pomógł mi jeszcze bezpośrednio z Bybitem, pieniądze się znalazły na ich koncie, także wszystko zakończyło się dobrze. No to taka moja historyjka. Pozdrawiam, na razie, cześć. Ten rodzaj oszustwa jest bardzo podobny do poprzedniego, ale dotyczy on nie stron internetowych, a aplikacji. Często zdarza się, że oszuści podrabiają popularne kryptoaplikacje i w momencie, gdy wpłacamy tam środki, myśląc, że jest to wiarygodna i prawdziwa aplikacja, to nasze środki trafiają niestety wprost do portfeli oszustów. Aby się od tego wystrzec, należy pobierać aplikacje tylko i wyłącznie ze sprawdzonych wcześniej stron, upewniając się, że strona jest prawdziwa i że w jej nazwie nie ma żadnej literówki i żadnych dodatkowych dziwnych znaków. Zainstalowałem aplikację TraderEye ze sklepu Play na Androida. Dzień później zadzwonił do mnie Catherine Green, tłumacząc działanie aplikacji, zachęcając do wpłacenia wstępnego depozytu 180 euro. Zdecydowałem się odmówić, argumentując małym doświadczeniem i chęcią zdobycia wiedzy. Katrin dzwoniła jeszcze później parę razy, tłumacząc, że inwestowanie nie wymaga żadnego doświadczenia, bo dostanę osobistego menadżera konta i bota, który będzie podejmował decyzję. Zdecydowałem się na współpracę i Katrin przekierowała mnie do menadżera konta Petera Bluma. Peter charyzmatycznie opowiadał, jacy jesteśmy zniewoleni jako społeczeństwo przez system i że taki handel to jest okazja na zmianę życia. Był bardzo przekonywujący. Przeprowadził ze mną przez AnyDesk całą procedurę wypłaty na moje konto, a potem przewalutowania. Wszystko zdawało się działać. Namówił mnie na wpłacenie 1000 euro i otworzył dwie długie pozycje. Tłumaczył bardzo cierpliwie, co robi i odpowiadał wiarygodnie na wszystkie pytania. Ciągle zachęcał do inwestowania. Na rachunku momentalnie pojawiły się motywujące zyski. Ja obserwowałem ten indeks niezależnie i wszystko się zgadzało. Peter udzielił na start bonusu 500 dolarów. Cały czas namawiał do zainwestowania więcej, kusząc perspektywą dziesiątek i setek tysięcy dolarów. Wpłaciłem kolejne 1000 euro na rachunek. Przez zastosowanie dużej dźwigni finansowej szybko powstało zagrożenie utraty pozycji wobec spadających notowań indeksu. Ze strachu przed utratą całej kwoty wpłaciłem jeszcze 500 euro. Od tego momentu, będąc już mocno wystraszonym i zestresowanym, zacząłem coraz więcej pytać o możliwość wypłaty środków ze strachu przed utratą wszystkich pieniędzy. Indeks wciąż spadał. Peter krzyczał, że mam wziąć kredyt, mówiąc, że zaraz indeks wzrośnie i spłacę wszystko bez problemu. Już prawie wziąłem ten kredyt, jednak w ostatniej chwili zdecydowałem się przerwać ten proces. Pani z banku zablokowała mój rachunek bankowy, kartę debetową oraz aplikację. Kiedy pozycji zagroziło zamknięcie, po mojej odmowie kredytu, Peter wpłacił na moje konto 2000 dolarów ze środków TraderEye, aby zabezpieczyć moje pozycje przed zamknięciem i mówił, że jest taki dobry dla mnie, bo chce uczynić ze mnie przykład kogoś, kto się dorobił tak, jak boi się zrobić to większość społeczeństwa. Na drugi dzień indeks poszedł bardzo do góry, co było zgodne z prawdą i nagle byłem już 600 dolarów do przodu. Utrzymałem kontakt z Peterem. Rozmawialiśmy codziennie. Peter przestał mnie namawiać do wpłacania środków, bo powiedziałem, że mnie to zniechęca. Profit dochodził do 1700 dolarów i byłem bardzo zadowolony.
Pewnego dnia otworzyłem konto i zauważyłem, że została otwarta nowa pozycja, która generowała $1500 straty. Poza tym otwartych zostało kilka innych pozycji z lekkim zyskiem na starcie. Od tego momentu Peter już nie odbierał telefonu. Przy kolejnych próbach dzwonienia zacząłem słyszeć, że mam niewystarczająco środków, aby wykonać to połączenie i mam wpłacić depozyt. Napisałem do niego maila, dlaczego otworzył pozycję na minusie i odpisał mi, że to nie on, tylko bot. Od tego momentu wiedziałem, że zostałem oszukany. Nie mogłem spać i zacząłem pić coraz więcej alkoholu. Napisałem jeszcze parę maili, jednak wszystkie pozostały bez odpowiedzi. Wcześniej parokrotnie próbowałem zamknąć pozycję na swoim koncie na własną rękę, jednak wyskakiwał jedynie komunikat, że moje ustawienia konta nie pozwalają na żadną edycję z mojej strony. Ta metoda oszustwa polega na tym, że zorganizowana grupa osób z dużymi zasięgami, czyli ogólnie mówiąc kryptoinfluencerzy, wybierają tokeny z niską płynnością i niskim market capem. Najpierw kupują je sami, następnie publikują gdzie się tylko da informacje na temat tego tokena, mówiąc, że to super inwestycja i ciekawy projekt, naganiając w ten sposób ludzi na projekt, który sami przed chwilą kupili. Tymi zakupami robią najpierw tak zwanego pumpa, czyli świecę w górę, a następnie, gdy cena wzrośnie jeszcze bardziej po zakupach ich widzów, wyprzedają się i robią dump, pozostawiając swoich widzów z torbami nic nie wartych tokenów. Skam ten nie dotyczy tylko grup osób, ale również pojedynczych twórców. Sobowtóry, czyli osoby podszywające się pod innych twórców krypto. Możecie ich znaleźć absolutnie wszędzie, czy to na Priv z różnymi wspaniałymi ofertami, czy też na grupach w różnych komunikatorach, gdzie również mają świetne propozycje inwestycji. Trafiają się oni również na YouTubie, gdzie w komentarzach często próbują przekierować ludzi do siebie na Priv, czy też na inne komunikatory. Statystyka mówi, że większość z nas nie daje się nabrać na takie próby oszustw. Jednak w skali tysięcy osób trafiają się również tacy, którzy niestety mają mniejsze doświadczenie i dają się nabrać na takie praktyki. Aby zautomatyzować taki proces i trafiać do dziesiątek tysięcy osób, nie zawsze, ale bardzo często takimi osobami są po prostu boty. Piszą one często w dość dziwny sposób, z niewłaściwą polszczyzną oraz z błędami. Często takimi oszustami są osoby z zagranicy, a więc boty te działają w oparciu o translator, który również można wyczuć w ich wypowiedziach. Aby wystrzec się tego typu skamu, korzystajcie tylko z linków, które udostępniają wasi twórcy pod swoimi filmami na oficjalnych kanałach. Większość profili, które sami znajdziecie gdzieś na Telegramie, Discordzie czy Instagramie, może okazać się skamem. W każdym razie mówię, kurczę, oglądam wideo cały czas na YouTubie, a wypadałoby zobaczyć grupę na Discordzie, tak? I dodałem sobie, słuchaj, na Discordzie czy na Signale, już nie pamiętam. W każdym razie zamiast właśnie przez linka, to wstukałem w wyszukiwarce kryptowaluty dla początkujących, patrzę, o, jest logo, jest Marek Styler, fajnie dodaję. No i to, co mnie dosyć mocno zdziwiło, ale może nie od razu, wiesz, nie miałem doświadczenia, cholera, nie wiedziałem, czego oczekiwać, tak? Że były wszystkie, znaczy to było bardzo wiarygodne, to były wszystkie filmiki powstawiane, wiesz, jakieś tam informacje, podobne to, co Marek tam mówił, przeklikane, gdyby i tak dalej, więc to było bardzo wiarygodne. Natomiast to, co mnie bardzo przyciągało, nie ukrywam, jako chciwego młodego inwestora tak naprawdę, to było to, że pokazywali, jakie wyniki mają ludzie. I tamte wyniki były naprawdę niebotyczne. To jest raz. Tylko to, co mnie jakby zdziwiło, już swoje lata mam i nie jeden skam widziałem, to było to, że podziękowania, wiesz, jak gdyby dla Marka były takie dosyć dziwne, typu Marku, dziękuję ci, jestem tobie dozgonnie wdzięczny, moja cała rodzina jest tobie dozgonnie wdzięczna. I w sumie spoko, tylko jakoś w Polsce tak ludzie nie mieszają, wiesz, rodzin do tego typu rzeczy. A druga rzecz, to już ewidentnie mi się nie spodobała i świadczyła o tym, że coś nie tak, to było coś tam, dziękuję Marek Sir, tak, czyli Sir, wiesz, czyli, zaczął mi mówić, że napisał do mnie, tak, z konta. Ja na przykład jeszcze byłem zanim zobaczyłem to ser i tak dalej, mówi, słuchaj, jak chcesz, to
zainwestuj tutaj u nas, jak chcesz, to ja ci pomogę, mamy super wyniki, naprawdę można szybko osiągnąć świetne rezultaty, nawet do 5x w ciągu 2 tygodni. Jakoś, jak to było, chyba to było w ten sposób, że wtedy mnie coś tak pchnęło, ostatecznie wszedłem na YouTube'a, wziąłem sobie z tego linka, wiesz, kliknąłem, patrzę, ja pierdzielę, jestem na innym w ogóle koncie. Mówię, no. Natomiast wyobraź sobie, że będąc na siłowni z 2 dni później, dzwoni jakiś telefon, no ja odbieram na to tam w międzyczasie, odbieram, a tam hello, Mark Steeler speaking here, I would like to... Kurczę, śmiać mi się chciało, bo nawet całkiem dobrą mężczyznę miał tak naprawdę, taką nie taką mocno bangladeszową i tak dalej, chociaż były tam jakieś takie słychać, ale to nie było, to że tak powiem, całkiem dobrze wyszło. Natomiast to prawdziwie strasznie z tego uśmiałem, właśnie pisałem sobie ten kontakt, dlatego że no właśnie dzwonił, tak? Dzwonił Marek Steeler, który po polsku nie znał ani słowa i do mnie zaczął po angielsku, no więc jakby niezłe jaja i nawet do tego stopnia dochodzi. Ja myślę, że do każdego, do kogo już by ten no oszust zadzwonił, to już by było wiadomo także z kamer, no bo każdy chyba słyszy tak i wie jak Marek w jakim języku mówi, w jaki sposób mówi, jaką ma intonację głosu. Natomiast do momentu tego telefonu myślę, że wiele osób mogłoby się nabrać, a szczególnie takich, które są mało byte jakby z internetem, które właśnie gdzieś tam nie doświadczyły wielu skamów, to myślę, że mogłoby się nabrać, no i jak słyszę tam 10 od was wiesz, z kanału, to się nabierają, więc jakby przykra sprawa, uważam, że powinno się to bardzo mocno nagłaśniać. Koleś do mnie napisał i zapytał, od jak dawna jestem w krypto i czy nie potrzebuję pomocy i czy nie chciałbym wziąć udziału w jakimś Binance Bonus, w którym można natychmiast zarobić duże pieniądze po przesłaniu mu swoich środków z Bybit i że on mnie we wszystkim poprowadzi krok po kroku. Wiem, że to od razu brzmi jak grube naciąganie i mnie też od razu zapaliła się czerwona lampka. Ale obserwowałem gościa od dawna i wiem, że coś na ten temat wie i że ma już swoich fanów. A on zapewniał, że już bardzo wielu osobom pomógł w ten sposób zwielokrotnić stan portfela w jeden dzień. No i po dość długiej rozmowie SMS-owej mnie przekonał. No i tak jak powiedział, krok po kroku oczyścił moje konto do zera i to z moją pomocą. Oczywiście po wszystkim okazało się, że otrzymałem ogromny bonus, aż nie do uwierzenia jak ogromny. Tylko żeby móc z niego skorzystać, potrzebowałem jeszcze jednej opłaty w wysokości $2000 i na to się już nie zgodziłem, bo po wyczyszczeniu mojej giełdy musiałbym zaczerpnąć kasę z mojego konta bankowego. I tutaj zaczęła się moja bariera i powiedziałem stop. I w tej chwili posiadam nowy portfel Trust Wallet, na którym mam ogromną ilość krypto, o jakich nawet nie słyszałem i pokaźna kwota w dolarach. Ale na środku portfela jest napis, portfel tylko do oglądania. No i nic z tym nie mogę zrobić. Koleś ciągle się upiera, że jak wpłacę mu $2000, to portfel i bonus się aktywuje i wszystko, co na nim jest, będzie moje. Powiedziałem, że nie zapłacę już ani grosza. Więcej to odpowiedział, że jeśli chcę zrezygnować z bonusu, to jest tylko jedno wyjście. Muszę zapłacić $300, żeby Binance zwróciło mi moje środki. Słuchaj, z tego co mówisz, no to nie zaprzeczam, że dałem się trochę, bardzo zrobić balona. Jak dzieciak wręcz. Ale z drugiej strony to powiem ci, że do samego końca tego nie rozumiem, bo przecież skoro teraz to już jest mój portfel, ja mam do tego portfelu kod i na tym moim portfelu są te niby wszystkie kryptowaluty o tej wartości 80 tysięcy dolarów. No i ten koleś mówi, że aby odblokować tą niby premię, bo to jest ten bonus,
dla mnie, na tym niby portfelu, na tym portfelu jest ten niby bonus dla mnie, który ja otrzymałem za wypłacenie swoich pieniędzy z Binance, z Bybita na Binance. Ale żeby ten bonus aktywować, to muszę kolejne, wiesz, 2000 wpłacić, a jeżeli chcę zrezygnować z tego całego bonusu, to wystarczy, że mu wpłacę 300 USDT. W tej sytuacji oszust zyskał zaufanie ofiary poprzez wręczenie mu danych do portfela, na którym były jego środki, wraz z bardzo wysokim bonusem. Jak to on sam stwierdził, bonus od Binance. Oczywiście było to oszustwo, a portfel, który ofiara otrzymała, był tylko do odczytu, a więc nie miał on możliwości wypłaty swoich środków. Kolejna sytuacja, gdzie oszust stara się podszyć pod jednego z twórców krypto, wydarzyła się stosunkowo niedawno. Nie mam niestety na tą sytuację żadnych screenów ani nagrań, ponieważ dowiedziałem się od niej podczas konsultacji z jednym z arenowiczów, ale postaram się Wam ją streścić. Oszust, który podawał się za jednego z twórców krypto, miał na Telegramie swoją własną grupę z dość dużą ilością subskrybentów, bo było ich tam prawie 500 000. Większość to pewnie jakieś fejkowe i kupione subskrypcje, ale prawdopodobnie wiele z nich to również niczego nieświadomi Polacy. Ilość subskrybentów na tej grupie na pierwszy rzut oka budzi zaufanie, no bo jak to, jest 500 000 subskrybentów, to na pewno jest to prawdziwa grupa, mogę mu zaufać. Ale jak się temu przyjrzymy głębiej, zarówno oglądając filmy tego twórcy na YouTubie, czy też przeglądając inne social media, możemy dowiedzieć się z nich, że on nie ma żadnej grupy na Telegramie. Nie ma do niej żadnych linków pod jego filmami na YouTubie, czy też na innych social mediach. A więc już teraz powinna zapalić się pierwsza czerwona lampka. Drugą jest to, że na tej grupie proponuje on jakieś pakiety oraz możliwość pomnożenia Waszego kapitału. Ja po dwóch takich red flagach nie musiałem czytać już nic więcej. Wiedziałem, że to jest scam. Promowanie projektów w filmach, na przykład na YouTubie, bez zawartych w niej informacji o tym, że dany materiał jest sponsorowany. Mówimy tutaj o promowaniu projektów, na przykład na YouTube czy też innych platformach, poprzez filmy, ale w taki sposób, żeby nie zawierać w nich informacji o tym, że dany materiał jest sponsorowany. Twórcy projektów wiedzą, że filmy oznaczone jako sponsorowane są odbierane przez widzów w różny sposób, nie zawsze korzystny. Dlatego też nie chcą, aby taka informacja była w nim zawarta. Niestety wielu twórców godzi się na taką praktykę, dlatego musimy zwracać szczególną uwagę na to, co oglądamy oraz co czytamy. Nie powinniśmy również w 100% wierzyć w to wszystko, co widzimy na ekranie, ponieważ nawet jeśli jakiś materiał nie jest oznaczony jako sponsorowany, a widzimy w nim, że twórca reklamuje jakiś projekt, no to na pierwszy rzut oka co? Myślimy, no fajny projekt, przecież dlaczego miałby kłamać? A tak naprawdę, mimo tego, że film nie jest oznaczony jako sponsorowany, no to dany twórca ma interes w tym, abyście wy go kupili. Dlatego też zawsze róbmy własny research i nie wierzmy we wszystko, co zobaczymy w sieci. Giveaway'e. W tym rodzaju oszustwa nie zawsze, ale bardzo często występuje transmisja live, na przykład na YouTube czy też innej platformie, podczas której teoretycznie występuje jakaś znana persona. Specjalnie użyłem słowa teoretycznie, ponieważ tak naprawdę jest to podłożone wideo z innym dźwiękiem lub też wytwór sztucznej inteligencji. Osoba ta podczas transmisji opowiada o tym, że tworzy nowy projekt oraz w związku z tym rozdaje jakąś tam ilość kryptowalut, na przykład Bitcoina czy Ethereum. Warunkiem otrzymania takiego giveawaya jest wysłanie danej ilości kryptowalut na wskazany przez nich adres. Ma to być niby na poczet opłat, które zostaną zwrócone wraz z prezentem. Oczywiście jest to oszustwo i po wysłaniu naszych środków na ten adres nigdy nie dostaniemy ani ich, ani obiecanego prezentu. Drugim rodzajem giveawayu jest rejestracja w jakimś serwisie w zamian za darmowy prezent. W tym momencie istnieje ryzyko kradzieży Twoich danych osobowych, takich jak adres mailowy, numer telefonu, hasło czy też wiele, wiele innych. Pamiętajcie, że nie ma czegoś takiego, że otrzymacie coś za darmo.
Nawet airdropy, które otrzymujemy i teoretycznie są za darmo, no to tak naprawdę one nie są za darmo. Otrzymujemy je za różne działania, takie jak staking, ruch na danej sieci, czy też wiele, wiele innych. Jeśli więc ktoś oferuje Wam, że dostaniecie coś za darmo, to na 100% jest to oszustwo. Tak samo w sytuacji, gdy ktoś proponuje Ci, że będzie inwestował Twoimi środkami w zamian za jakąś tam opłatę. To również na 100% jest scam. Poprzez wycieki baz danych, czy nawet ich sprzedaż, oszuści mogą mieć dostęp do tysięcy numerów telefonów. Jeśli Ty gdzieś tam polubisz jakiś post związany z krypto, czy też będzie to jakakolwiek inna interakcja w tym temacie, to oszuści już wiedzą, że interesujesz się kryptowalutami i że mogą próbować Cię o nią oszukać. W takiej sytuacji bardzo często pojawia się propozycja telefoniczna jakiejś inwestycji. Następnie możliwa również rozmowa na innym komunikatorze, na przykład na Zoomie. Zdarza się również propozycja zainstalowania programu sterującego Twoim komputerem według nich w celu konfiguracji wszystkich potrzebnych rzeczy, zainstalowania programów itd. Rzecz absurdalna, tak wiem, ale to się naprawdę zdarza. Jednym z takich programów sterujących jest AnyDesk albo TeamViewer czy AeroAdmin i jeśli osoba niepowołana uzyska dostęp do tego programu i Waszego komputera, to wielce prawdopodobne jest to, że wkrótce ta osoba wyczyści Wasz portfel. Oczywiście, o ile macie swoje portfele zabezpieczone hasłem, PIN-em, macie weryfikację dwuetapową i tak dalej, to złodziej mimo dostępu do komputera nie powinien jeszcze uzyskać dostępu do Waszych środków, ale może on zainstalować dodatkowe oprogramowanie, które będzie zapisywać wszystkie kliknięcia na klawiaturze, dzięki czemu może on poznać na przykład Wasze hasła. Poza tym, jeśli macie jakieś hasła czy też inne SID-y zapisane na dysku, to też prawdopodobnie zostaną one znalezione. Dostaję telefon, w którym pani z ukraińskim akcentem zaczyna mi opowiadać, że kończy mi się ważność portfela krypto i muszę go szybko przedłużyć. Mama dopiero co się wkręciła w krypto i po niedługim czasie pojawił jej się artykuł typu aktor X wyjawił u Wojewódzkiego, jak zrobił razy 50 na krypto w tydzień. Po kliknięciu trzeba podać e-mail i telefon, żeby przejść dalej. A później już wydzwaniają z różnych numerów i proponują, że zajmą się Twoim kapitałem i go pomnożą. Dodam, że jak mi o tym powiedziała, to od razu sprawdziłem, czy aktor X był rzeczywiście u Wojewódzkiego. I oczywiście okazało się, że nigdy tam nie był. Darmowe NFT czy tokeny, które trafiają automatycznie na Twój portfel. Tutaj należy wiedzieć to, że 99% tokenów czy też NFT, które same z automatu trafią na Twój wallet, to jest po prostu scam. Nie klikaj w nie i nie wchodź w podane linki. Możesz jedynie w ustawieniach swojego portfela ukryć ich widoczność. Skamerzy specjalnie rozsyłają takie nic nie warte gifty z linkami, abyście w nie weszli pod pretekstem otrzymania prezentu. Strona, do której zostaniemy przekierowani, to oczywiście skam, także jeśli podepniecie tam swoje portfele, to zostaniecie wyzerowani. Osobiste spotkania odbywają się, gdy chcesz wymienić swoje krypto na gotówkę lub gotówkę na krypto z jakąś osobą, nie korzystając na przykład z usług kantoru. Zdarza się również, że sprzedając krypto takiej osobie dostaniemy fałszywą gotówkę lub też dojdzie do jakichś aktów przemocy. Także jeśli musicie już koniecznie robić takie transakcje, to róbcie je z osobami tylko takimi, które znacie lub też macie z polecenia od osób, którym ufacie. Schemat Ponziego i piramidy finansowe. Takich ofert w internecie jest mnóstwo. Jeśli firmy oferują jakieś niesamowicie duże stopy zwrotu, to pamiętaj o jednym. Jeśli coś jest zadziwiająco dobre, aby było prawdziwe w świecie inwestycji, zazwyczaj okaże się skamem. Schematu Ponziego i piramid raczej tłumaczyć nie muszę. Uważajcie więc, gdzie i w co lokujecie swoje środki. Inwestycje w cloud mining. Ich ideą jest inwestycja w wydobycie kryptowalut, gdzie obiecuje się udział w zyskach z tego wydobycia, jednak wiele ofert cloud mining jest fikcyjnych,
a środki inwestycyjne są przejmowane bez rzeczywistego wydobycia. Jeśli mimo wszystko chcemy korzystać z takich ofert, należy najpierw dokładnie zbadać firmę oferującą tą usługę, jej historię oraz wiarygodność. Ransomware polega na zablokowaniu dostępu do plików lub urządzeń ofiary i żądaniu okupu w kryptowalutach za ich odblokowanie. Mechanizm oszustwa opiera się na lęku i desperacji ofiary, która nie chce stracić swoich danych lub sprzętu. To rodzaj oszustwa, który polega na wyciągnięciu jak największej ilości środków od potencjalnych inwestorów, a następnie pozostawieniu ich z bezwartościowym tokenem i całkowite porzucenie projektu poprzez wyciągnięcie całej płynności. Zanim jednak do tego dojdzie, to cena jest zazwyczaj dość mocno pompowana. Jest to zabieg bardzo znany i często używany wśród inwestycji w lock-upy, gdzie na wczesnym etapie danego projektu ciężko nam ocenić wiarygodność projektu. Jest to oszustwo polegające na utworzeniu kontraktu tokenu w taki sposób, że handel jest możliwy tylko w jedną stronę. To znaczy, możesz go zakupić, ale sprzedać już nie. Zarówno rug pull, jak i honeypot to bardzo częsta praktyka wśród nieuczciwych twórców, przez co inwestycje w lock-upy są często bardzo opłacalne, ale i również obarczone wysokim ryzykiem. W ostatnim czasie możemy też zaobserwować bardzo dużo wiadomości od obcych osób na Telegramie, które proponują nam pracę zdalną na różnych warunkach. Mogą to być polubienia różnych stron, subskrybowanie kanałów na YouTube, dodawanie hoteli na Booking do ulubionych, czy też wiele, wiele innych. Tak naprawdę każda z tych, jak i wszystkie podobne oferty będą skamem. Pamiętajcie, że nikt nigdy nie napisze sam do Was jakąś super ofertą pracy w krypto. Kilka tygodni temu na Telegramie ktoś zaoferował mi pracę zdalną polegającą na dodawaniu do ulubionych stron na Booking. Śmierdziało mi skamem, ale następnego dnia przesłali mi $10 za screeny z klikania. Potem zaczęli kombinować z jakimiś rezerwacjami hoteli, wymagającymi przelewów ode mnie, więc przesłałem im 2 razy fake screena, zanim się połapali. Ostatecznie przeskamowałem skamerów na $32 i ich poblokowałem. Wszystkie wiadomości od nich były z błędami sugerującymi boty albo obcokrajowców. Sposobów, w jaki może ono trafić na nasz komputer, jest naprawdę wiele. Może to być na przykład mail z zainfekowanym załącznikiem, może to również być jakaś skamerska strona, z której pobieramy jakieś oprogramowanie nas interesujące. A tak naprawdę dodatkowo na nasz komputer trafia odpowiednio skonfigurowany trojan, który przejmuje kontrolę nad naszym komputerem. Tutaj mamy przykład takiej sytuacji. Któregoś razu robiliśmy przelew z komputera syna. Zawsze korzystam z jego komputera, bo na moim firmowym jest blokada na instalację różnych aplikacji. Także pechowego 13 marca chciałem przelać swoje BTC na giełdę. Wtedy jeszcze nie wydało mi się nic podejrzane, jednak jak pieniądze nie przychodziły, to zacząłem się zastanawiać, co jest nie tak. Pisałem do supportu Ledgera oraz Bybita. Po paru dniach zaobserwowaliśmy, że adres kopiowany zostaje podmieniony na inny i wklejany. Jakiś czas trzeba było ręcznie przepisywać adres, żeby dokonać przelewu. Aktualizacja na komputerze syna nie chciała się zrobić. Nie było jakiegoś pliku po zainstalowaniu Windowsa 11 w miejsce 10. Wtedy już byłem pewny, że właśnie w tamtym czasie, kiedy robiliśmy przelew BTC, doszło do podmiany adresów. Tym sposobem straciłem niemal 6000 zł. Aby uchronić się od takich sytuacji, należy mieć zainstalowanego antywirusa oraz zwracać uwagę na to, co i z jakich stron pobieramy. Powinniśmy wystrzegać się również od wchodzenia w nieznane maile, a już na pewno od pobierania załączników od nieznanych adresatów. Ostatnim rodzajem skamu jest bot tradingowy. Natomiast chodzi o bota tradingowego, więc na krypto takie boty istnieją. Jest głośny przypadek, miałem bota na złocie, on się nazywał Scalway Bot. Straciłem tam sporo pieniędzy, około 60 tysięcy złotych. Cały clue, cała sytuacja polegała na tym, że ten bot był prezentowany jako super skuteczny. On nie miał ani jednego dnia stratnego w całej historii swojej. Historii miał z około roku, tam 10-12 miesięcy, jakoś tak.
Też śmieszne jest to, że ja sprawdzałem to wszystko, obserwowałem przez dłuższy czas, jak to wygląda, nie wchodziłem od razu, nie wierzyłem od razu, tylko obserwowałem, sprawdzałem i faktycznie no, był skuteczny. Codziennie kończył dzień z zyskiem, każdy miesiąc z zyskiem i ten zysk był całkiem ładny. On potrafił zrobić no, kilkanaście, kilkadziesiąt procent miesięcznie z kapitału. Nie? To jest dużo, jeżeli procent składany się tego zrobi, to jest rocznie ponad 100% potrafił zrobić, bo wiesz, pasywne zarabianie to jest bardzo, bardzo kuszące. Wkładasz kasy i nic nie robisz. Także ja to sprawdziłem. No i zainwestowałem w tego bota. Trzeba było najpierw swój kapitał bazowy wpłacić i trzeba było też opłacić licencję dla firmy, która to udostępniała. Ponadto oni jeszcze pobierali prowizję od zysków, ale tak czy owak, mimo wszystko jakby kalkulacja była na plus i bardzo opłacało się tego bota mieć. Gdyby całe moje to, cały ten research, jaki robiłem, wiesz, sprawdzałem wszystko, jak on działał, właśnie te miesiące i tak dalej. I generalnie mówi nam tak, że okej, bot, by to bot gamingowy, który miał jakieś tam swoje ustawienia, grał też na lewarze, nie jestem dokładnie ustawień, ale pokazywali jego skuteczność, faktycznie był skuteczny, tego nie dało się podważyć i była tam gadka, że on zawsze będzie tak działał, ponieważ zawsze wychodził z zyskiem, zawsze sobie radził, a w razie nawet gdyby sobie nie poradził, gdyby coś tam, nie wiem, gdyby nagle on grał na złocie, też to było tak przedstawione, że złoto jest najbardziej płynnym aktywem i że jakby nigdy wykres nie idzie przynowo w górę, bo w dół, że zawsze są te schodki, na których ten bot gamingowy sobie, na których on sobie zrealizuje zyski, no nie? I że gdyby miał się wyzerować, to musiałby wykres przez ileś tam kilkanaście godzin czy coś i się nie przerwanie w jednym kierunku, nawet że to jest niemożliwe. A nawet gdyby tak się stało, no to takie zabezpieczenie było, że było, miało czuwać nad nim trzech analityków, zawodowców, którzy mieli papiery, jakby zawodowych trybiarzy, którzy w razie problemów mieli zrobić hedge'a, zagrać pozycję przeciwstawną do tego, co ma bot i w ten sposób zabezpieczyć kapitał. No i na pewno momencie byłem jakby odbił tego, nie będę chociaż dzieli czy czegoś tak, no jakoś tak to było. Także wszystkie moje tam sprawdzania, wszystkie moje rozważania zawsze kończyły się na tym, ale chwila, przecież ktoś nad tym czuwa i gdyby było coś nie tak, to oni się tym zajmą, zabezpieczą pozycję i będzie w porządku. Nie, nawet jak będzie jakaś strata, to szybko zrobi, bo działał dosyć sprawnie. No i naszedł dzień, na szczęście, tak sobie myślę, bo ludzie to polecali, no nie, bo to był taki MLM, czyli ten marketing sieciowy i ludzie to polecali, mieli z tego prowizję gdzieś tam swojej rodzinie, znajomym, nie wiem, ktoś tam teściowi, ktoś tam, wiesz, rodzeństwo polecali, tylko płacali grube pieniądze, grubsze nawet niż ja, zdecydowanie grubsze. Najwięcej stracił chyba jakiś koleś, chyba 3 miliony złotych czy jakoś tak. A w sumie to było 10 milionów dolarów, straciliśmy wszyscy razem, nie 10 milionów dolarów, no to sporo kasy. No i generalnie nadszedł ten piękny dzień, kiedy i był wcale tutaj botów, w sensie, że zależy od kapitału podstawowego, bo bot mógł operować o 2000 dolarów, to był kapitał, jak na tym operował, albo 10 tysięcy dolarów, 20 tysięcy dolarów i 100 tysięcy dolarów. I ja miałem jedną dziesiątkę i chyba dwie albo trzy dwójki. I nadszedł taki dzień, kiedy dwudziestki się wyzerowały, bo każdy był postawiony jakby na innym serwerze i działał osobno, ale na tym samym jakby oprogramowaniu i na tym samym setupie. Ale jakoś tak gdzieś tam te serwery się różniły, zawsze notowania o 1 cent, co 2, a to nie zamknęło, a to coś tam. I pewnego dnia się dwudziestka wyzerowała. Tak nagle jakby, nie? Żadnej reakcji ze strony tego zespołu hedgingowego, zespołu analityków. Następnego dnia już tam wszyscy, wiesz, wpatrzyli na te wykresy, niby ten zespół siedział, jakiś stawiał te hedge, coś zamykał, jeszcze więcej kasy stracili na tym. Jakieś zamieszanie się zrobiło. No i generalnie oszustwo polegało na tym. Okazało się, że ten zespół to nie był zespół analityków, to byli tacy ludzie, którzy nie wiem, chyba nie mieli żadnych papierów, oni w ogóle nie wiedzieli co robią, bo użytkownicy, myśmy mieli swojego Telegrama, swoją grupę. Już wielu użytkowników więcej widać było po tym, co piszą, że się bardziej znają, komentowali i krytykowali te posunięcia, że tu nie powinni, a to co, a to tamco. Nawet fakt o tym, że ta ekipa nie wiedziała, że ta hedża się płaci tam po jakimś czasie i też zażarło to ileś tam hajsu, bo nie byli przygotowani, że przecież ta hedża będą musieli zapłacić. No takie grube tam rzeczy się podziały. Także ci, co dążyli, co wiedzieli, czym to się święci, no to troszkę dążyli jeszcze powypłacać tam swoich pieniędzy. Ja część też, ale bardzo mało, już też końcówkę samą dążyłem wypłacić, tam święce nie było za bardzo co ratować. Więc
Więc myśmy stwierdzili, że oszustwo polegało na tym, że ten zespół, że jest wciskanie łuki odnośnie tego zespołu, nie? No bo wszyscy zakładaliśmy, widzieliśmy, że bot, no to bot, on nie działa, wiadomo, że pewnie czy później przyjdzie sytuacja, kiedy zagra źle i będzie dążył do wyzerowania, ale ten zespół miał to właśnie wyratować. Chociażby gdyby zamknął bota, żeby przestał na chwilę działać, aż rynek się uspokoi i później pozwolić mu odrobić straty. Już tyle wystarczyło, nie? Oni po prostu przepieprzyli wszystko i... No i to było takie oszustwo, nie? Ja myślę, że w ten sposób nas oszukali, no bo niby to jest inwestycja, to zawsze to ryzyko istnieje, powinniśmy sobie zdawać sprawę z ryzyka, ale moim zdaniem oszustwo polega na tym, że nam wciskali kit, że to jest taka ekipa, tacy traderzy, którzy wyciągną tą pozycję uratują w razie czego, w razie zagrożenia. Także takie ostrzeżenie, żeby nie ufać, nie wierzyć w ten sposób w boty. Nie ma bota cudownego, który nawet jeżeli ma wyniki roczne, roczną historię, 100% zysków, 100% wygranych pozycji, no to jednak bot to bot. No cześć wszystkim, z tej strony Bartek z Arenę. Prowadzę dla Was sekcję SOS Kryptowaluty, gdzie pomagam Wam tutaj na bieżąco rozwiązywać problemy. No i gdzieś tam chciałbym jakby opowiedzieć Wam pokrótce o tych skamach. Może nie, że duża większość, ale wiele osób po prostu traci swój kapitał właśnie poprzez taką nieuwagę i nieświadomość tego, jakie zagrożenia na tym rynku na te osoby czyhają. To właśnie niepoprawne wejścia po prostu w strony, które okazują się jakby skamami, czyli stronami fejkowymi utworzonymi przez hakerów, które niestety najczęściej proszą o połączenie się waszego portfela z daną stroną, aby nie wiem, odebrać jakiś airdrop wartości oczywiście tysięcy dolarów, co no niestety w danym momencie rynku, w jakim jesteśmy, jest normalne, tak? Bo nie ma też co ukrywać, że ta cykliczność na rynku powoduje, że tych zagrożeń jest albo mniej, albo więcej. No i im bardziej wkraczamy w hossę, im większe zainteresowanie jest tym rynkiem i coraz więcej osób do niego dołącza, tym jakby aktywność, można powiedzieć, hakerów i skamów również się zwiększa. Obstawiam, że to jeszcze nie jest jakieś takie może apogeum, ale jest już tego bardzo dużo, ale podczas nadchodzącej hossy doświadczymy, można powiedzieć, tego jeszcze więcej. Ja jako tutaj po prostu... jeden, można powiedzieć, z takich głównych filarów na arenie, gdzie od początku prowadzę z wami konsultacje. Uważam, że no niestety, ale bardzo wiele osób z areny natknęło się na właśnie na takie skamy, na czyszczenie swoich portfeli. Nie wiem, ostatnio miałem taki przypadek, niestety, no gdzieś pan stracił, można powiedzieć, bardzo mocno swoją czujność. I to taka była, można powiedzieć, no nie wiem, delikatnie ując, głupota lub nierozsądek, ale chciał po prostu sobie na nowo zainstalować Ledgera na nowym sprzęcie. Gdzieś tam po prostu kupił sobie komputer i nie zrobił tego po prostu w poprawny sposób, tak jak za pierwszym razem, czyli znalazł odpowiednią stronę Ledgera, pobrał odpowiednią aplikację ze strony, tylko gdzieś tam w Google'ach sobie wpisał aplikację Ledger Live, kliknął pierwszą lepszą z brzegu. Oczywiście zainstalował ją, no i co się okazało, że po wpisaniu swoich seedów nagle seedy są niepoprawne, gdzie tam po prostu trzykrotnie zrobił to, powtórzył to ten proces, gdzieś tam się zdenerwował, po prostu odstawił to na jakieś kilka godzin i gdy wrócił do domu, okazało się, że no na Ledgerze już nic nie ma. Oczywiście pierwsze co zrobił, to skontaktował się ze mną, gdzieś tam szukaliśmy naprawdę problemu przez kilka dobrych godzin, jak to się mogło stać. No aż po prostu doszło do momentu, kiedy powiedział mi, w jaki sposób to zrobił. No i się okazało rzeczywiście, że wysłał mi stronę, na którą wszedł, z której pobrał aplikację. Okazała się to jakaś pierwsza, lepsza, fejkowa strona. No i niestety pan, można powiedział, pozbył się 95% swojego portfela. Tak, to była kwota chyba 50 tysięcy funtów, bo akurat pan z Wielkiej Brytanii był. No przykra sprawa, tak? Z tego co wiem, zgłosił to nawet na policję. Policja jedynie co zrobiła, to zapewniła go, że po prostu od tej kwoty, którą stracił rzeczywiście, którą wykazał, nie będzie musiał odprowadzać podatku, tak? No ale to nijak się ma do straty, gdzie dla większości osób po prostu
na arenie jest to gdzieś tam dobytek życia, tak, który chcą zainwestować. Jeżeli chodzi o arenę, dajemy jak najbardziej możliwość uniknięcia tych wszelkich problemów, o których powiedziałem, chociażby przez to, że jeżeli ktoś rzeczywiście nie zna tego rynku i stara się wejść jakby w ten rynek i zacząć inwestować, arena jest głównie od tego, żeby wskazać wam drogę, jak to robić poprawnie i jak uchronić się właśnie od takich, można powiedzieć, skamów, tak? Wszystkie linki, które gdzieś trafiają na arenę, zazwyczaj z naszej strony są weryfikowane, sprawdzane i jeżeli ktoś na własną rękę, nie wiem, nie będzie szukał sobie po wyszukiwarce jakichś stron, czy chociażby na Twitterze, jeżeli natknie się na jakiś pierwszy, nie wiem, chociażby lepszy airdrop, który jest do odebrania w postaci kilku tysięcy dolarów, no to już zapali mu się lampka, że my o tym na arenie informowaliśmy, tak, że to potencjalnie są fejkowe strony, fejkowe jakieś wpisy, przed którymi ostrzegamy, no bo niestety, ale wiele osób cały czas wierzy w to, że można coś dostać za darmo, takie obiecanki, że coś wygraliśmy lub coś dostaniemy, wystarczy się połączyć portfelem, no to myślę, że osoby takie zrównoważone i mające jakąkolwiek wiedzę, no zapali się już im lampka i pomyślą o tym, zanim to zrobią, albo chociaż pomyślą sobie, kurczę, no jest arena, mamy tam support, zapytam ich, tak, dla pewności, nic nie tracę, zapytam ich, na pewno chłopacy mają większe doświadczenie, wypowiedzą się i pomogą mi zweryfikować, czy jest to rzeczywiście poprawne lub nie. I pierwsze co, gdzieś zaczynając z tym rynkiem kryptowalut, uważam, że zamiast skupiać się na tym, jak bardzo chcecie pomnożyć swój kapitał na rynku krypto, to najpierw pomyśleć o tym, jak się najpierw najlepiej zabezpieczyć przed tym i wyedukować, jeżeli chodzi o tą sferę rynku, a później jakby z pomocą oczywiście gdzieś tutaj areny i zespołu można sobie zacząć inwestować. Cześć, jestem Josh. Na arenie współprowadzę i pomagam na tej sekcji SOS, gdzie można zadawać pytania o rynek kryptowalut, o różne sprawy techniczne, ale też o ułożenie strategii, o informacje odnośnie konkretnych coinów, czy nawet jakieś analizy technicznej czy fundamentalnej. Poza tym prowadzę jeszcze dwie sekcje. Pierwsza z tych sekcji to sekcja Bitcoin analizy, gdzie codziennie dzielę się swoją analizą techniczną Bitcoina. Jest to prosta analiza, gdzie z założenia nie dzielę się żadnymi sygnałami i staram się też nie dzielić żadnymi spekulacjami. Po prostu patrzę na wykres i mówię, co tam widzę. Druga sekcja, którą prowadzę, to sekcja psychologiczna, zasady inwestowania i psychologia inwestowania i zasady tradera, gdzie już trochę rzadziej, niecodziennie, raz na tydzień, może raz na półtora tygodnia wstawiam już takie dłuższe posty, w których staram się właśnie tłumaczyć pewne schematy, pewne zachowania, pewne emocje, które się pojawiają na rynku, szczególnie na rynku krypto. I to są takie materiały, do których w każdej chwili można sobie wrócić. I dobrze by było, gdyby właśnie nawet te materiały kilka razy sobie czytać, kilka razy sobie oglądać, przyswajać, bo te tematy są naprawdę szalenie ważne i myślę, że żeby poważnie inwestować na rynku, trzeba te tematy mieć po prostu opanowane. Skamy w świecie krypto są częste, bo w ogóle skamy w naszym świecie są częste, tak mi się wydaje, że gdziekolwiek nie spojrzeć, to ktoś nas próbuje na coś naciągnąć. Czy to nasi rodzice dostają maile, że jakiś tam rachunek do opłacenia, czy coś takiego, czy ktoś ze strony, czy ktoś z banku się podszywa i próbuje wyłudzić pieniądze, to jest obecne wszędzie. Natomiast w świecie krypto jest to tyle niebezpieczne, że jest to rynek nowy, w ogóle nowy świat, gdzie trudno zapytać kogoś, jak to w ogóle działa i czy to na pewno jest scam. Czasami właśnie tak możemy być zdziwieni, że jacyś tam starsi ludzie dali się nabrać, czy to na wnuczka, czy to na policjanta, czy i tak dalej. Natomiast no, w tym świecie krypto jest dokładnie to samo, szczególnie tutaj to dotyczy głównie młodych ludzi, bo jednak w świecie krypto są ludzie młodzi i też pełno młodych osób dało się nabrać podobnie, na takiej zasadzie, że właśnie dostali jakąś wiadomość, że otrzymali jakiegoś wielkiego airdropa, tak? I to są często takie skamy, które bazują właśnie na chciwości, a wiele osób na rynku krypto jest, no, jeżeli nie całkiem, to przynajmniej w części właśnie z powodu chciwości, że chcemy dużo zarobić. Jeżeli ktoś dostaje taką informację, że słuchaj, dostałeś wielkiego airdropa, tutaj 30 tysięcy dolarów, musisz tylko tutaj to i to zrobić, żeby go odebrać,
no to jeżeli ktoś nie zachowa chłodnej głowy, jeżeli ktoś nie dopyta, jeżeli ktoś nie uspokoi się na taką wiadomość, no to może łatwo faktycznie swoje pieniądze stracić. Żeby bronić się przed takimi skamami, moim zdaniem są konieczne pewne rytuały, pewne przyzwyczajenia, pewne schematy, które sam sobie musisz narzucić. Po pierwsze, musisz pilnować linków, w które wchodzisz. To jest bardzo ważne i tutaj może od razu powiem o takiej sytuacji, jak jedna osoba z naszej grupy no, straciła bardzo duże pieniądze. Nie chcę mówić dokładnie ile, żeby tam nikt jej nie zidentyfikował, ale chodzi o bardzo duże pieniądze. Dla mnie ogromne, ja takimi pieniędzmi chyba nie dysponowałem. I to był bardzo prosty błąd. Na zasadzie to była zwykła transakcja, którą ten ktoś chciał przeprowadzić i zalogował się na zwykłą giełdę zdecentralizowaną. Przecież te giełdy zdecentralizowane to jest normalna część tego rynku. Tylko na czym polegał ten skam? Skam polegał na tym, że była to po prostu fałszywa strona tej zdecentralizowanej giełdy, która wyglądała identycznie. Tylko jak można było ten skam rozpoznać? Po prostu jedna literka w domenie się różniła. I tym bardziej trzeba uważać na takie skamy, bo nawet na samym Google, jeżeli wpiszemy nazwę jakiejś zdecentralizowanej giełdy, może się okazać, że hakerzy zainwestowali też w reklamy na Google. I kiedy wpisujesz sobie nazwę tej giełdy w Google, to ona ci wyskakuje na pierwszym miejscu jako sponsorowana jakby reklama. I po prostu mało kto wtedy zachowa tyle chłodnej głowy, żeby w to nie wejść i nie sprawdzić. Ja raz miałem bardzo podobną sytuację, na szczęście było to kilka dni później po tej sytuacji, kiedy ta osoba straciła swoje pieniądze, też wszedłem na stronę giełdy zdecentralizowanej i dosłownie w ostatnim momencie wpadłem na pomysł, że może jednak się upewnię, czy ja jestem na dobrej stronie. No i co się okazało, że to było dokładnie to samo. Strona wyglądała identycznie. Już podpinałem swój wallet, ale jeszcze zanim wpisałem swoje hasło, jeszcze zanim oczywiście zaakceptowałem jakieś tam transakcje, no to zerknąłem na domenę i też jedna literka się różniła. Gdybym wtedy tego nie zrobił, być może też dołączyłbym do tego grona osób oszukanych. Więc to jest bardzo trudne i bardzo ważne, żeby na to uważać i pamiętać i sobie kolejną taką zasadę gdzieś wklepać, że nikt z takich osób, jak właśnie jak Marek, jak Łukasz, czy ktokolwiek inny, nie napisze do ciebie pierwszy. Ważne jest moim zdaniem to, żeby powiedzieć, że naprawdę nic nie dostajesz za darmo, nigdzie, szczególnie w świecie krypto. Nawet kiedy dostajesz airdropa prawdziwego, no to tak naprawdę to też nie jest do końca za darmo, bo żeby dostać tego airdropa musiałeś wykonać jakąś pracę, musiałeś robić jakieś zadanie, musiałeś wcześniej kupić jakieś inne monety, które musiałeś albo stake'ować, albo po prostu trzymać na portfelu. Jakby ceną tego airdropa jest marketing, który wytworzyłeś i działania, które wytworzyłeś. To też nie jest do końca za darmo. Słuchajcie, jak Arena pomaga w takim bronieniu się przed skamami? Przede wszystkim to, że każdy na Arenie ma możliwość po pierwsze napisać na sekcji SOS, gdzie tak naprawdę w ciągu kilkunastu minut najdłużej dostajesz jakąś odpowiedź, no jeżeli oczywiście piszesz o normalnej porze, a nie w środku nocy. A po drugie, no każdy ma prawo do swojego opiekuna na Arenie. Właśnie, co w ogóle powoduje, że ludzie się dają nabrać na takie skamy? Po pierwsze dlatego, że nie mają w sobie takiego spokoju, bo myślą, że to już się dzieje, tak? Że jeżeli ja teraz po prostu nie kupię, jeżeli ja teraz w to nie kliknę, to mi coś przepadnie. Zazwyczaj te osoby początkujące o tym, że jakaś akcja była skamem, orientują się, jak już nie ma czego ratować. Nawet jeżeli to jest najgłupsze pytanie, zadaj je, żebyś po prostu miał pewność, no bo chodzi o twoje pieniądze, chodzi o twój majątek, na który pracowałeś, który może zbierałeś latami. No i druga kwestia, no chciwość, tak? To jest trudne wyzbyć się chciwości, no bo tak jak powiedziałem, z powodu chciwości wielu z nas tutaj dołączyło, a jeżeli nie z chciwości, bo to może takie pejoratywne trochę słowo, no to po prostu z chęci zarobku, tak? Z chęci jakiegoś zysku. Każdy pewnie na rynku krypto chce zarobić. Więc trzeba sobie troszkę dać na wstrzymanie, że okej, zarobię, ale zarobię na spokojnie, tak? Zarobię, ale nie od razu, zarobię, ale nie szybko. Jeżeli takie sobie wyrobisz myślenie, no to nie dasz się nabrać na skam, bo skamy często bazują na tym, że musisz to zrobić już, że już teraz musisz kliknąć, że dzisiaj to musisz wysłać, tak? Bo jak jutro to zrobisz, to już jutro okazja ci przepadnie. Jeżeli masz sobie spokój, no to nie dasz się na to naciąć, bo wiesz, że okazji na rynku są tysiące, tylko po prostu trzeba spokoju, chłodnej głowy, żeby je odnaleźć i rozpoznać te, które są prawdziwe.
Skoro rodzaje skamów mamy już za sobą, przejdźmy teraz do tego, jak się przed nimi bronić. Zanim jednak do tego przejdziemy, to zachęcam Was do pozostawienia po sobie suba, lajka oraz komentarza, co pozwoli pozycjonować ten film jak najwyżej, dzięki czemu może on dotrzeć do większej ilości osób, którym może pomóc ochronić swój kapitał. Używaj silnych haseł złożonych zarówno z dużych, jak i małych liter, znaków specjalnych oraz cyfr. Prawidłowe spisanie oraz backup naszych seedów, czyli słów kluczy. Pamiętajmy, aby zapisywać je tylko i wyłącznie na kartkach, a nie na przykład w notatnikach cyfrowych, komunikatorach czy w innych plikach na naszych komputerach, ponieważ stanie się to po prostu łatwym celem dla złodzieja. Warto stworzyć kilka kopii naszego backupu, na przykład 2 lub 3, na wypadek zamoczenia, porwania czy też ogólnego zniszczenia, które uniemożliwiłoby prawidłowe odczytanie naszych seedów. Nasz backup warto również podzielić na kilka części oraz przechowywać go w różnych miejscach. Warto również wspomnieć, że nie powinniśmy zapisywać naszych słów kluczy czy też haseł przy odsłoniętych kamerkach na naszych urządzeniach, czy to na komputerze, czy telefonie. Także gdy to robimy, to w ramach bezpieczeństwa mimo wszystko lepiej zasłońmy nasze kamerki. Podczas zapisywania naszych seedów nie powinniśmy ich sobie pod nosem mruczeć czy też szeptać, ponieważ ktoś może mieć dostęp do naszego mikrofonu w naszych urządzeniach. Oczywiście jest to skrajna sytuacja, ale ostrożności nigdy za wiele. Warto również sprawdzić kilkukrotnie, czy na 100% zapisaliśmy wszystkie nasze słowa klucze prawidłowo, czy nie wkradła tam się żadna literówka, czy też inny błąd. Po więcej informacji na temat backupu seedów oraz zabezpieczeń portfeli sprzętowych odsyłam Was do naszego filmu, do którego link znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu oraz w opisie filmu. Nie trzymaj swoich haseł, PIN-u oraz słów kluczy razem z portfelem sprzętowym. Sprawa niby oczywista, ale niestety wciąż wiele osób popełnia ten błąd. W takiej sytuacji, gdy na przykład ktoś włamie nam się do domu i odnajdzie nasz portfel, to uzyska do niego pełny dostęp. Korzystaj ze sprawdzonych portfeli, które są i działają na rynku od lat. Warto oczywiście być też na bieżąco z nowościami i nowymi portfelami, ale w ich przypadku nie mamy jeszcze wystarczająco dużo informacji oraz doświadczeń na temat ich bezpieczeństwa. Dlatego uważam, że lepiej korzystać z urządzeń, które są i działają na rynku od lat, np. Ledger czy Trezor. Pobieraj oprogramowanie do swojego portfela tylko ze sprawdzonego źródła. Nigdy nie rób tego np. z otrzymanych wiadomości e-mail, czy też z innych niesprawdzonych źródeł. Co jakiś czas rób aktualizacje. Ataki hakerskie są na coraz wyższym poziomie, dlatego zabezpieczenia również powinny być. Dlatego jeśli chcesz, aby Twoje zabezpieczenia na portfelu były jak najbardziej aktualne i bezpieczne, rób regularnie aktualizacje. Pamiętaj, że portfel sprzętowy jest bezpieczniejszy od cyfrowego. Nasze urządzenia mobilne są stale podłączone do internetu, przez co ryzyko utracenia naszych środków jest nieco wyższe niż w przypadku portfeli sprzętowych. Kupuj swój portfel sprzętowy tylko i wyłącznie od producenta. Tylko wtedy masz pewność, że jest on w 100% bezpieczny i legalny. O naszym filmie na temat portfeli sprzętowych już wspominałem, link do niego znajdziecie w opisie filmu. Jeśli trzymasz Bitcoina na swoim portfelu i gdzieś go wysyłasz, używaj tego adresu tylko jeden raz. Pierwszym powodem jest prywatność. Jeśli ciągle będziesz używał tego samego adresu, będzie Cię zdecydowanie łatwiej namierzyć. Powodem drugim jest bezpieczeństwo. Wiele z portfeli ma taką funkcję zaprogramowaną już automatycznie. Na przykład portfel sprzętowy Ledger, jeśli chcemy wysłać na niego środki, to po każdym zrealizowaniu wpłaty Bitcoina, to nasz adres będzie generowany na nowo i będzie to zupełnie nowy adres. Zanim prześlesz jakieś środki, zawsze wykonuj transakcję testową. Ja zawsze, szczególnie na początku, gdy zaczynałem z krypto, ale w sumie teraz również, gdy wysyłam jakieś środki po raz pierwszy na dany adres czy po jakiejś sieci, zawsze najpierw wykonuję transakcję testową na jakieś drobne. Może to być dosłownie jakaś mała transakcja na kilka dolarów czy nawet centów. Dopiero gdy ta transakcja testowa dojdzie na dany adres, to wtedy wysyłam resztę kwoty, mając pewność, że transakcja zostanie zrealizowana pomyślnie. Nie korzystaj ze swoich portfeli czy też giełd przy użyciu publicznego Wi-Fi, ponieważ może się okazać, że ktoś będzie przechwytywał Twoje dane.
Często w miejscach publicznych mogą pojawić się też fałszywe sieci Wi-Fi, które mają taką samą nazwę jak ta prawidłowa, ale jest skonfigurowana w taki sposób, aby przechwytywać Twoje dane. Używaj zakładek w przeglądarce. Dodaj do nich uprzednio sprawdzone wszystkie najczęściej używane strony, np. do giełd czy portfeli. W opisie filmu znajdziecie link do giełdy Bybit i pierwsze 100 osób, które się z niego zarejestruje, otrzyma od giełdy bonus. Do czego serdecznie zachęcam. Nie podłączaj portfela long term pod zdecentralizowane aplikacje. Może się zdarzyć, że podpinając nasz portfel pod jakąś lewą stronę czy lewy kontrakt, zostaniemy wyczyszczeni z naszych środków. A więc pod long term z dużą ilością środków warto mieć jeden portfel, którego nie będziecie nigdzie podpinać. Natomiast jeśli chcecie robić zadania pod różne airdropy, testnety i tak dalej, to warto pod te działania założyć sobie po prostu drugi portfel, na który przelejecie tylko takie środki, aby pokryły one opłaty transakcyjne. Takie rozwiązanie jest bardzo bezpieczne, ponieważ jeśli okaże się, że strona, pod którą podpinaliście swój portfel z myślą, że będzie to jakiś korzystny airdrop czy też testnet, okaże się skamem, to tracicie tylko te drobne, które wysłaliście tam sobie na opłaty. Natomiast wasz pierwszy portfel long term pozostaje bezpieczny. Aktualizuj antywirusa. Tutaj jest ta sama sytuacja, co z aktualizacją oprogramowania portfeli sprzętowych. Warto to robić regularnie, aby nasze oprogramowanie było jak najbardziej bezpieczne. Do korzystania ze świata krypto warto mieć oddzielny komputer czy też laptop. Zmniejszy to prawdopodobieństwo zainstalowania jakiegoś lewego oprogramowania na naszym komputerze podczas jego codziennego użytkowania, czyli wtedy, gdy ta nasza czujność jest na mniejszym poziomie i często wchodzimy na różne, niesprawdzone strony. Polecam więc do krypto mieć oddzielne urządzenie. Wiem, że nie każdy może sobie pozwolić na takie rozwiązanie, nie jest ono konieczne, ale jednak trzeba mieć na uwadze to, że zdecydowanie zwiększy to poziom bezpieczeństwa naszych środków. Także kto ma taką możliwość, to jak najbardziej warto. Upewnij się, że adres, na który dokonujesz wpłaty, jest prawidłowy. Sprawdź dwa razy, czy każda literka i cyfra się zgadza. Korzystaj z Revoke Cash. Jest to opcja na odwołanie wszystkich zgód, kontraktów czy pozwoleń wszelkim stronom, jakim wcześniej udzieliłeś pozwoleń dostępu do swojego portfela. Z tej opcji zdecydowanie warto co jakiś czas korzystać, aby w cudzysłowie oczyścić swój portfel. Uważaj na aplikację zdalnego sterowania Twoim komputerem typu AnyDesk. Korzystaj z uwierzytelniania dwuetapowego wszędzie tam, gdzie to możliwe. 99% tokenów czy NFT, które same trafią na Twój wallet, to scam. Nie klikaj w nie i nie wchodź w podane linki. Możesz jedynie w ustawieniach ukryć ich widoczność. Nie trzymaj swoich kryptowalut long term na giełdach. Lepiej rób to na portfelach sprzętowych. Uważaj na pilne prośby o zapłatę. Jeśli dostaniesz taką prośbę na swoją skrzynkę odbiorczą, to bardzo możliwe, że będzie to scam. Bądź ostrożny wobec wszelkich gwarancji i obietnic. W świecie krypto nic nie jest pewne. Każda inwestycja jest obarczona ryzykiem, a jeśli ktoś obiecuje Wam jakikolwiek zysk, a już tym bardziej wysoki, to bardzo prawdopodobne, że będzie to scam. Zawsze rób research. Nie wchodź bezmyślnie w każdy napotkany link oraz nie kupuj wszystkiego, co Ci wpadnie w ręce. Pamiętaj, że w świecie krypto bardzo łatwo jest stracić środki, a oszuści nie będą mieli skrupułów, by Cię z nich okraść. Pamiętaj też, że 95% linków, które spotkasz na Twitterze, to skamy. Oszuści zalewają ten portal z podrobionymi 1:1 stronami giełd, portfeli czy też airdropów. Jeśli doświadczyłeś próby oszustwa lub też zostałeś ofiarą takiego oszustwa, powiadom wszystkich dookoła o tej sytuacji, aby przestrzec ich przed utratą środków. Jeśli na przykład jesteś u nas na arenie lub na koszarach i widzisz taką sytuację, napisz o niej jak najszybciej na czacie. Jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi rodzajami skamów oraz wiedzieć, jak się przed nimi bronić, zaobserwuj ten kanał. Zapraszam również na nasze oficjalne i darmowe kanały na Telegramie oraz Discordzie, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Oczywiście takich zasad zamiast tych 26 równie dobrze mógłbym wypisać 100 czy 200, ale nie o to tutaj chodzi. Wypisałem te najważniejsze i najbardziej istotne. Teraz ważne jest to, abyście to Wy zaczęli myśleć logicznie.
Znacie już schemat działania oszustów. Jeśli zakodujecie sobie wszystko to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to jestem pewny, że nigdy nie zostaniecie na tym rynku oszukani. Sposoby działań oszustów często się zmieniają, ale schemat jest zawsze podobny. Teraz to od Was zależy bezpieczeństwo Waszych środków. Mieliście okazję dzisiaj poznać również wiele historii, które przydarzyły się takim osobom jak Wy, często początkującym i nieświadomym niebezpieczeństwa czekającego ich na rynku. Nagraliśmy ten film po to, aby uchronić jak największą część z Was przed złem, jakie czyha za rogiem. Jeśli uważacie, że był to wartościowy materiał, zostawcie po sobie suba, lajka, komentarz, w którym napiszecie, co sądzicie o tym filmie oraz udostępnijcie ten film dalej, aby trafił on do jak największej ilości osób. Może pozwoli to uchronić ich kapitał. Ja Wam za dzisiaj serdecznie dziękuję i do zobaczenia.